Pani Maniuś, a po co tworzyć nowy debiut? Po co tworzyć nowy debiut? Dziękuję, Panie Krzysiu. Ojej, co tu się gra? Tak się gra. I tak. I tak. Oj, 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 oj. Oj, jak fatalnie zagrałem. Już się poprawiłem, można było z gońcem bić na e6. O. Witam pana Enszy. Enszy. No to dobrze, że pan zwraca uwagę na niedokładności. No, pani Renner, ja już jestem zmęczony. Mówię. Bronię się resztką sił. Skoczek F6, H5, F4. Nawet nie wiem w tej chwili, o czym pan mówił, w którym momencie był ten manewr. A, no w Królewsko Indyjskie, no źle zagrałem w tej Królewsko Indyjskie, przy tam miałem grać, jeszcze raz mówię, miałem grać z późnym wyjściem skoczka na F3. A, no rozumiem, pani Renner. Nie, no to, ale tam źle chciałem wypróbować, bo obejrzałem sporo partii komentowanych przez Owieczkina, bo tak jak mówię, ja cały czas się douczam. Aj, 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 aj. Jak tu grać?
Nie szkodzi, panie, powiem, że jest mocny. To nie, jak mawia Szipow, niektórzy zawodnicy, co grają krótko, mają zaniżony ranking. To jest normalne, nie ma co się przejmować. Uciekłem spod szacha. Oj, bije konisia. No i widzi pan, panie, powiem, speszył pan pana, tak się nie gra. Dziękuję bardzo. Kończę już na dzisiaj, przykro mi. Jest minęła 21. Uwaga, proszę państwa, w środę, o której w środę mamy transmisję? Kto wie? Kto wie, o której mamy w środę transmisję? Zaraz odpowiem.